ligowy mecz, walka, ciężka walka o ligowe punkty. Aspro już zmiotniony Wójcikiem. My dochodzimy do formy. Myślę, że włocławska publiczność będzie zadowolona z dzisiejszego meczu. Największe atuty włocławskiej drużyny i największe błędy? No, największym atutem włocławskiej drużyny jest przede wszystkim ta sala i kibice, którzy przychodzą tutaj na mecze. Jeżeli chodzi o poziom zawodników, to mi się wydaje, że siła rażenia, jeżeli chodzi o obwód, a więc każdy zawodnik jest groźny rzutowo, oraz po przyjściu Jurka Binkowskiego opanowanie deski. Szanse Nobilesu w rozgrywkach ligowych? No, myślę, że miejsce na podium. Nobiles wygrał 95-90, a koszykarze tej drużyny zapewne znajdą się wśród laureatów konkursu na najlepszego włocławskiego sportowca. Po powrocie zza oceanu wygrali 5 kolejnych spotkań ligowych. Dziś podejmowali w zaległym meczu ekstraklasy drużynę wicemistrza Polski Nobiles Włocławek. Goście dzięki agresywnej obronie i skutecznej grze w ataku już do przerwy uzyskali 14-punktową przewagę. Po zmianie stron gospodarze, głównie za sprawą Wojciecha Królika, który uzyskał 35 punktów, zdołali odrobić część strat. Doświadczeni goście znów jednak powiększyli przewagę. Na parkiecie prym wiedli Olszewski, Binkowski i były gracz czarnych koszul Ugliumów. Ku radości licznie przybyłych z Włocławka kibiców, Nobiles pokonał Polonię 99-86. Na trzy części wzdychali po zakończeniu meczu PCS Śląsk-Wrocław, Nobiles Włocławek, koszykarscy kibice. Spotkanie mistrza z wicemistrzem kraju stało na bardzo dobrym poziomie, mimo iż w obu zespołach zabrakło asów atutowych. W PCS-ie Śląsk nie wystąpił chory na anginę Keith Williams, zaś w Nobilesie kontuzjowany Griszczuk. Było w tym meczu wszystko. Walka na całej długości i szerokości parkietu, a także pod obiema deskami, agresywna obrona, sporo celnych rzutów, w tym aż 14 za 3 punkty. Od pierwszej minuty prowadzili gospodarze, to ci w zielonych strojach. Świetnie spisywali się Parzyński i Wierzgacz, niewiele gorzej Kościuk, Zyskowski, Czerniak i Kołodziejczak. W zespole Nobilesu imponowali przede wszystkim Ugriumow i Binkowski. Do przerwy PCS Śląsk prowadził 45-39. W drugiej połowie tylko raz był remis, głównie dzięki temu, że wyraźnie rozegrał się śpiący dotąd Olszewski. Potem ponownie inicjatywę przejęli wrocławianie i ostatecznie PCS Śląsk-Wrocław pokonał Nobilesa Włocławek 95-86. Wicemistrz kraju. Pojedynek Agrofaru AZS grającego w zielonych strojach z Nobilesem Włocławek zgromadził tłumy widzów znakomicie reagujących na to, co działo się na parkiecie. Pierwsze minuty wyrównane przy dobrej skuteczności strzeleckiej z obu stron. Później fantastyczna gra Karolaka wspieranego przez Rutkowskiego sprawiła, że Agrofar wygrywał. Grający w czerwonych strojach rozegrali dziś rewanżowe spotkanie w ramach europejskich pucharów z chorwacką drużyną KK Zadar. Włocławianie do odrobienia mieli stratę aż 26 punktów z pierwszego przegranego meczu w Chorwacji. Przewaga ta okazała się zbyt duża dla koszykarzy z Włocławka. Chorwacki, doświadczony zespół, umiejętnie prowadził grę, nie pozwalając Nobilesowi uzyskać większej przewagi. Oscylowała ona zawsze w okolicach 2-4 punktów. Pierwsza połowa zakończyła się zwycięstwem Nobilesu 34-32. Podobny, wyrównany i zacięty przebieg miała także druga część. Ostatecznie po dobrym meczu, w którym kilka zagrań mogliśmy oglądać na przyzwoitym europejskim poziomie, zwycięstwo odniósł włocławski Nobiles 78-75. Nie starczyło to jednak, by odrobić straty z Chorwacji. Nobilesu Włocławek wygrali z wicemistrzem Chorwacji Zadarem 78-75. W finale Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn spotykają się zespoły PCS-u Śląsk-Wrocław i Nobilesu Włocławek. W pierwszym meczu rozegranym przy komplecie widzów hali ludowej doszło do sporej niespodzianki, bowiem obrońcy tytułu mistrzowskiego ulegli gościom 74-83. Mecz był niezwykle zacięty, lecz toczony w nerwowej atmosferze, co odbiło się na jego poziomie. Zespół PCS-u, który w rundzie podstawowej czterokrotnie wygrał z Nobilesem, tym razem kompletnie zawiódł. W zwycięskim zespole na uznanie zasłużył bardzo skuteczny pod obiema tablicami Jerzy Binkowski i efektownie grający Roman Olszewski. W wypełnionej do ostatniego miejsca hali ludowej rozgrywany był drugi mecz finałowy między PCS-em Śląsk-Wrocław a Nobilesem Włocławek. Początek spotkania to przewaga gości, którzy opromienieni wczorajszym sukcesem liczyli na sprawienie kolejnej niespodzianki. Dopiero kilka ataków w wykonaniu pary Kościuk-Williams pozwoliło na odrobienie strat i po 20 minutach Śląsk prowadził 47-45. Po przerwie prowadzenie zmieniało się wielokrotnie. Dopiero gdy boisko za 5 przewinień opuścił najlepszy w drużynie gości Igor Griszczuk, wrocławianie wywalczyli kilkupunktową przewagę, którą utrzymali do końca meczu i Śląsk wygrał z Nobilesem 87-79. Najbliższą środę i czwartek kolejne dwa spotkania we Włocławku, które być może zadecydują o tym, który zespół wywalczy mistrzowski tytuł.
W wypełnionej po brzegi hali wocławskiego Osiru koszykarze Nobilesu Wocławek i Śląska Wrocław rozegrali trzeci mecz o Mistrzostwo Polski. Przed tym pojedynkiem bilans spotkań po dwóch rozegranych meczach we Wrocławiu był remisowy 1-1. Dzisiaj ostro zaczęli gospodarze grający w czerwonych strojach. Już w trzeciej minucie prowadzili 10-0. Śląsk, stremowany nieco oszamiającym dopingiem kibiców Nobilesu, nie mógł początkowych swych akcji zakończyć celnym rzutem. W miarę upływu jednak czasu gra zaczęła się wyrównywać. PCS zaczął odrabiać punkty głównie za sprawą celnych rzutów Williamsa, a gospodarze zaczęli popełniać więcej błędów, szczególnie w ataku. Pierwsza połowa zakończyła się jednopunktowym zwycięstwem Nobilesu 42-41. Jeszcze w pierwszych trzech minutach drugiej połowy wocławianie utrzymywali kilkupunktową przewagę. W 24 minucie pierwsze prowadzenie w tym spotkaniu objął Śląsk 46-45. Ta niewielka przewaga gości utrzymała się praktycznie już do końca. Co prawda w 37 minucie Nobiles prowadził jeszcze 78-75, ale ponownie za sprawą celnych rzutów Williamsa z dystansu i Zyskowskiego z osobistych Śląsk w ostatniej minucie uzyskuje przewagę 81-80. Na 25 sekund przed zakończeniem spotkania akcję rozgrywa jeszcze Nobiles. Niestety rozegranie to trwa zbyt długo i nie przynosi efektów w postaci celnego kosza. Śląsk ostatecznie pokonał w trzecim spotkaniu Nobiles 81-80.